puchar, który jutro któraś z waszych drużyn wzniesie do góry jako wyraz zwycięstwa, ale myślę, że najważniejsze i najpiękniejsze, i tego wam z całego serca życzę, żeby ten turniej był zwycięstwem wszystkich nas poprzez dobrą postawę, wzajemny szacunek, życzliwość i po prostu czerpanie radości z tego, że możemy wyjść na boisko i rozegrać spotkanie. Wszystkich gorąco pozdrawiamy i cieszymy się, że jesteście wraz z nami. Razem Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokonują faworytów tego spotkania. Kluczkowice. Jakie nastawienie drużyny na same finały? Myślę, że zwyciężymy. Tak, gra Pogórza zrobiła się jeszcze chaotyczna. I nerwowa po stracie bramki, ale... Cały czas tylko wykopują. Mamy 2-0. Mamy 2-0, tak. Znowu Bliźniaków 15. Tomasz Franusik. W każdej akcji, z tego co zauważyłem, piłkę musi dotknąć chociaż jeden z braci Bliźniaków. Tak, tak. Bo te podania są zazwyczaj takie... Dokładne. Bardzo dokładne i bardzo odważne. Grają taką piłkę troszkę podobną do Barcelony. I teraz i mamy 1-0. Tak, numer drugi. To jest Mikołaj Franusik. Franusik, tak, 62 bramka w turnieju, proszę państwa. Piękne okno. 62. No po prostu przepiękny strzał, no co tu dużo mówić. No, zawiesił pajęczynę, jak to fachowo mówią. Prawym skrzydłem. Ale... numerem drugim. I tak. Tak jest. Tak. I Mikołaj Franusik. To musiało się tak skończyć. Tutaj niepewna interwencja przy pierwszym strzale bramkarza. Po prostu wypuścił piłkę przed siebie i tutaj... Kontra Rajczy. Czy to będzie zabójcza kontra? Tak jest. Zabójcza kontra. Gola strzelił zawodnik. Już drugiego gola. Łukasz Worek. Już kontra Buczkowic. Jest strzał i mamy Supegi bramkę! Bramka, co za bramka! I będzie... Jest szansa. Sam na sam. I mamy 1-0 dla Hałcowa! Konrad Faber, czyli ta tajemna broń. Ten złoty chłopak ekipy Sałcnowa daje prowadzenie praktycznie w końcówce pierwszej połowy. Czy będzie bramka? Mamy 2-0. Z autu dogranie piłki. No tutaj jeszcze piłkę z rąk wypuszcza bramkarz. Jakiś kata... Krótko. I teraz poważny błąd obrońcy zespołu Pogórza, Maksymilian Świta. No to jest fatalny błąd tego zawodnika. Ten pola zagranie do prawej strony. Będzie oddanie piłki, to jest strzał, to jest słupek. No była naprawdę świetna sytuacja. Jeszcze i to jest, mamy proszę państwa bramkę. Zbyt wielu zawodników Jawiszowic znalazło się w polu karnym. Żyk. No, zawodnicy Żyk byli skoncentrowani tylko na piłce. Nie zauważyli już po lewej stronie dobrze ustawionego Jakuba Gizy. Zaangażowanie. No i teraz rozliczone z Kubiczek. Wysoki pressing. Cibor. Kubiczek. Ładnie. Ber teraz tu przeszedł, przejął piłkę. Czy poda? Czy poda do Cibora? Czy poda do Cibora? Co on z tym zrobi teraz? Gol! Antoni Ber, stwórcą pierwszej bramki. Teraz już na pewno sprawdzam na sędziów. Nie ma żadnego spalonego. A rozum z wodem i teraz czy łyczasz? Tak! Gol! Po bardzo pięknej akcji jeszcze patrzy, czy sędzia, nie ma spalonego. Jest to wyrównująca bramka w godzinie 26 minucie. To jest zawodnik, który jak mówił nasz głos redakcyjny, od pewnego czasu stał się ikoną naszego turnieju. 6 sezonów, 11 finałów, 35 meczy, 18 bramek. To jego dorobek, który właściwie w tym momencie na boiskach Bosco Cup się zatrzymuje. Ale powiem jedno,
to jest zawodnik, który pamięta pierwszy mecz, jaki został rozegrany w Brennej, który rozpoczął dzieło turnieju Bosco Cup. A jest nim zawodnik, który otrzymał 63 głosy. Jan Gawla z Brenna, brawa dla niego! Piłkarzem roku 2015 po raz drugi w swojej karierze na boiskach Bosco Cup zostaje zdobywca 45 głosów z Rajczy Tomasz Franusik, brawa dla niego! Wreszcie wielkie brawa! To piłkarzem dziesięciolecia całej dekady jest Tomasz Franusik z Rajczy. Pani Asia już trzyma pięknie wypisane tam, aż się trudno było zmieścić. Jakie mecz wspominasz? Kiedy pobiłem rekord strzelca wszechczasów, 60 bodajże 3 bramki, mi się wydaje, i przede wszystkim gala na pod koniec sezonu. Świetna oprawa, świetne wywiady, wspaniałe mecze. Ogólnie dla mnie nie ma konkretnego wspaniałego wspomnienia, dla mnie cały turniej jest wspaniałym wspomnieniem. To dla mnie, gdy zdobyłem 2 razy rzędu piłkarza roku, tego złotego buta, to jest dla mnie ogromne wyróżnienie, bo na razie nikt w historii tego nie uczynił. No i myślę, no i przeżycie tej gali całej, podsumowanie całego roku, bo to jest naprawdę na poziomie Ligi Mistrzów, można powiedzieć. Na pewno radość była zaraz po eliminacjach, że jesteśmy na zawodach, ale z drugiej strony no, wiedzieliśmy, że nie możemy wyjść jako faworyci, bo to już nas nauczyły eliminacje. No, jestem pod wrażeniem akurat tutaj organizacji. Rzeczywiście jest to na poziomie turniej i myślę, że naprawdę piękna inicjatywa i daj Boże, żeby była kontynuowana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Święty. Cały ludni możemy rozmawiać.